Cześć dzieci. Dzisiaj będziemy robić pałac księżniczki. Będą nam do tego potrzebne kredki, paletka, taśma dwustronna, dużo rolek, farba czerwona i farba biała, której zrobimy różową. Kolorowy papier, dwa pędzelki i kubeczek z wodą. Zostańcie ze mną. Na początek mieszamy białą i czerwoną farbę, tak żeby powstał taki różowy. Teraz malujemy wszystkie rolki na różowo i odkładamy je do wyschnięcia. Kiedy wszystkie rolki wyschły, zabieramy się do tworzenia. Sklejamy kilka rolek ze sobą. U mnie jest to 11. Teraz malujemy drzwi i okna pary. Teraz kładziemy taki pasek na nasz zamek. I robimy kolejną warstwę, tym razem 4 rolki. Kładziemy taki kwadracik na nasze rolki. Teraz robimy takie ściany ze takich roślin. I przyklejamy im na górę takie balkony. Łączymy ze sobą dwie małe rolki i przyklejamy na nich takie daszki. I zamek gotowy. Teraz wasza kolej. Pa, pa!